Witam was z powrotem. Karolek 95. Zagrajmy w Silent Hill 5. Znaczy, pograjmy w Silent Hill 5 właściwie. No i skończyliśmy w tym pomieszczeniu. Jak sobie przypominacie, coś było o gumowej kaczce. O kaczce w każdym razie. Może nie gumowej. No i sprawdzamy wszystkie pomieszczenia po kolei. Tu nie mogliśmy wejść. Tu mamy coś wolnego. Nie wiem jeszcze, co to będzie. Wychodzimy z powrotem na korytarz. No i jesteśmy z powrotem na korytarzu. Stąd wracamy, czyli musimy iść tam. Nic tu nie ma ciekawego, ale możemy wejść tutaj, rąbiąc te deski, które mamy przed sobą. Jeszcze raz, Alex. Tak, jesteś niesamowicie silny, prawie jak Heather. Co my tu mamy? Właściwie nic. Mamy jakieś drzwi, nic tu nie możemy zrobić. Tu również mamy drzwi, zobaczcie sobie. Jakieś wgniecenia w ścianie. Nie wiem, może mamy tam iść. Albo coś po tym stąpało. Nawet po suficie chodziło, widzimy. I miało okrągłe nogi. Nie wiem, może jakiś maczugoręki to był. Dobra, chyba mogę się wspiąć na ten gruz. Wygląda na dość stabilny. Wchodzimy, Alex. No, nic tu chyba nie ma. Czy mam taką nadzieję? Dobra, kolejna kartka. Przeczytajmy sobie ją po cichutku. No tutaj mamy do czynienia chyba z miłością nieodwzajemnioną jakiegoś chłopaka do jakiegoś drugiego osobnika płci męskiej. Czyli można stwierdzić, tak brutalnie mówiąc, że byli gejami. Ale nic mi do tego, ja tam nie jestem żadnym gejem i nie chcę mieć styczności z takimi ludźmi. Nie żeby byli źli czy coś, ale po prostu nie chcę. No, słyszę coś po drugiej stronie. Możecie to usłyszeć chyba. Zaraz się dowiemy, co to jest, tylko wyjdziemy z tego pomieszczenia. No i znowu się o wszystko potykam, jak w każdej części. Tu sprawdzaliśmy. Nie. No i wychodzą robaki. Poczekamy sobie na nie. Jeszcze jeden robak. No i po wszystkim. Kolejne cztery owady zabite. Dobra, wychodzimy z tego pomieszczenia. Tam prowadzą mnie robaki, ale ja nie chcę tam iść. Muszę sprawdzić po kolei znowu pomieszczenia. Kurczę, ale tu jest strasznie. Ten obraz przedstawia bardzo wzruszającą scenę. Nie wiem, to chyba jest coś z Jezusem. Coś religijnego w każdym razie. Ale to było wyjęte z kontekstu już. Jestem z powrotem. O, i mamy pielęgniareczkę, zmienimy sobie broń. Na nóż bojowy. Chodź, kochanie, do nas. Tutaj. Ale jesteś silna, o kurcze. Z każdą minutą w tej grze chyba coraz silniejsze są pielęgniarki. Obejdą ją robaki czy nie? Fuj, dobra, nie chcę na to patrzeć nawet. Mam jakąś dziurę w ścianie. Nad wanną jest wiadomość, nie można tego zmyć. I chyba coś rozpętałem. Przez ten... Słyszę skrobanie o metal. Jest to najprawdopodobniej piramid do głowy. Nie chcę mieć z nim styczności na razie. Dobra, sprawdzamy jeszcze kolejne pomieszczenia. Tu możemy wejść chyba, nie? Tu sprawdzałem, nie. Tu również nie sprawdzałem. Oczywiście zamknięte. Tu mamy jakieś pomieszczenie. Również uszkodzony. Tam mamy coś za ścianą. Jakieś odgłosy mi dochodzą? Nie, najpierw jednak sobie sprawdzimy pomieszczenia tutaj. Tu nie możemy wejść. Nie mamy tu żadnych napisów na ścianach. Nie, nic nie mamy. Dobra. Pchnij, Alex. Jesteś silny, wiem o tym. Doskonale sobie poradziłeś. Tak cię uczyła Heather. No, ukucnij i przejdź na następną stronę. Tu coś słyszałem. Nie wiem, co to było. Ale nic nie widać. Wydaje się w porządku.
Mamy jakąś kolejną kartkę? Nie, nie mamy. I jesteśmy w tym pomieszczeniu właśnie. Z tą wanną. Co my tu mamy? To musi być jedno ze wspomnień, które pragnie odzyskać. Tęsknię za dniami sprzed zaczątku mojej choroby. I szpital Alchemila, to tam, gdzie byliśmy na samym początku rozgrywki. Z mojego okna widać wielki dąb. Liście mają płomienne kolory, żółte i czerwone. I co dzień spada ich coraz więcej. Gdy słońce jest nisko, cienie z jego gałęzi pełzają po moich ścianach, ale niedługo potem pokój wypełnia ciemność. Proszę prędko, przyjdź i spotkaj się ze mną. Chcę podzielić się z tobą jeszcze jednym wspomnieniem, dopóki jeszcze mogę. Zawsze kochająca. Pocztówka z Alchemila Hospital. Dobra, tu nic więcej chyba już nie mamy. Jest jakiś health drink? Nie. Jakaś pasta do zębów. Kubek. I kolejny sedes. I kolejny ręcznik, nawet dwa. I dla jakiegoś młodszego osobnika. Dobra. Tu jest zamknięte chyba. Nie możemy wyjść. Dokładnie, z obu stron jest zamknięte. Dobra, lecimy dalej. Musimy stąd wyjść, tak jak stąd weszliśmy. Kurczę, nie potykaj się, bo boję się trochę. Mamy jeszcze trzy pomieszczenia. Zamknięte, tu mam jakąś windę. Ale najpierw tamto pomieszczenie sprawdzimy. Żeby nie żałować. Zamknięte, czy ja wszystko sprawdziłem. Tu czegoś nie sprawdziłem, ale najpierw winda. To interesująca scena. Aha, a do windy nie możemy wejść. To długi lot na dół, aha. Czyli wracamy. Musimy iść tam z powrotem. I kolejny filmik. O, Alex się chowa i widzimy, co jest grane, moi kochani. Nie chcę żadnej potyczki z nowym potworem, żadnej. I piramid do głowy, widzimy go właśnie tutaj. Jest to dobry człowiek, jak to mówił kiedyś Bungo chyba, z nożem wielkości dorosłej orki. No i nie chcę mieć z nim żadnego kontaktu, żadnej styczności. Myślę, że po prostu nas minie. Schowaj się, Alex. Schowaj się tam za tymi szafkami. Nie, no proszę, nie chcę z nim walczyć. No moi kochani, o kurczę. No dobra, przeżyliśmy pierwsze spotkanie z piramidą głową, znaczy nawet do tego spotkania nie doszło. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, że nie miałem kontaktu z tym piramidą głową stworzeniem. Co tu jeszcze możemy zrobić? Nic, no kurczę. Jak się tam dostać na drugą stronę? Tak, mam się tam dostać. A, po prostu przejść. Dobra, jesteśmy w kolejnej łazience. Toaleta pachnie, jakby ktoś rozpylił w niej truciznę. No, mi trucizna się teraz na razie tylko kojarzy z człowiekiem nerką, ale nie chciałbym się z nim spotkać. No i powoli teraz, żeby nie spotkać się z piramidą głową. Dobra, wydaje się w porządku na razie, ale stąd przyszedł, a tu nie ma żadnego wyjścia, także to jest dziwne, albo spadł po prostu z góry. Nie wiem, dobra. Czyli tak, po tym niedoszłym spotkaniu z piramidą głową kończymy ten odcinek Silent Hill 5 Homecoming. Czy Alex spotka się z piramidą głową? Dowiemy się w następnym odcinku. Pograjmy w Silent Hill 5. Do zobaczenia, Karolek95.